24 pytania. Rozmowa poranka. Pierwszym gościem naszym dzisiaj jest pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry z Brukseli. Panie pośle, minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk, przyjechał dzisiaj do Brukseli, ma się spotkać z panią komisarz Jurową, ale chyba też i szerzej, i ma rozmawiać o tym, co Polska jeszcze powinna zrobić, żeby uzyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Czego się pan spodziewa po tej wizycie? Zobaczymy, od dłuższego czasu wysyłamy sygnały, że ten spór dobrze by było zakończyć z Komisją Europejską. No a spór ma, co tu się dużo oszukiwać, w zasadzie charakter polityczny. Z tego porozumienia politycznego, które zostało zawarte między innymi przez pana prezydenta, z panią przewodniczącą von der Leyen, Polska wywiązała się w 100%, a mimo tego zapowiedzi samej pani przewodniczącej, że pieniądze z KPO zostaną w związku z tym zwolnione, niestety nie zostały zrealizowane. Teraz te rozmowy toczą się wokół takiego rozwiązania, które miałoby się znaleźć w polskiej ustawie dotyczącej Sądu Najwyższego. O tym, że sędziowie generalnie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za wyroki, swoją działalność zawodową, chyba że odmawiają wymiaru sprawiedliwości. To jest zapis, który znalazł się w uzasadnieniu oddalenia pytań prejudycjalnych, zresztą przedstawionych przez polskich sędziów Trybunał. To było jakiś czas temu, zdecydował się oddalić te pytania. Natomiast do tego rozstrzygnięcia dodał bardzo sążniste uzasadnienie. Ono ma sto kilkadziesiąt punktów i w 137 chyba znajduje się taki zapis, że kwestionowanie statusu sędziego przez innego sędziego jest odmową wymiaru sprawiedliwości, jako takie jest niezgodne z prawem unijnym. Moim zdaniem, jeżeli to rozwiązanie zostałoby przyjęte do polskiego prawa, to być może skończyłoby się to, co coraz częściej zdarza się w Polsce, że sędziowie próbują kwestionować status swoich kolegów. Jeszcze raz powtórzę, że jest to zgodnie z wyjaśnieniami TSUE odmowa wymiaru sprawiedliwości. I jako takie jest po prostu penalizowane także, czy może być penalizowane na poziomie Unii Europejskiej. No ale teraz właśnie słyszę, że kwestionowanie statusu sędziów, czy tam sprawdzanie ich niezawisłości, prawda, bo to tak się wymiennie stosuje, to jest właśnie ten główny element sporu naszego z Komisją Europejską. Pani redaktor, w tej inicjatywie prezydenta ten problem został rozwiązany, tylko chodzi o to, że w tym rozwiązaniu, które znalazło się w ustawie, ono polega na tym, że rzeczywiście sędziów może nie tyle kwestionować, ale jakby sprawdzać ich niezawisłość mogą strony w konkretnej sprawie. No właśnie, a nie sędziowie. No właśnie, a nie gremialnie i nie sędziowie, bo oni rozstrzygają spory, a nie są ich stroną, więc to już jest w polskim prawie. Natomiast, no jak pani doskonale wie, co jakiś czas zdarzają się tego rodzaju historie, no a najbardziej wymownym przykładem jest ten list 30 sędziów Sądu Najwyższego, którzy ni mniej, ni więcej tylko zawiadomili pierwszą prezes Sądu Najwyższego, że no nie będą sądzili z kolegami powołanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa. No jest to klasyczna odmowa wymiaru sprawiedliwości. I jeszcze raz powtórzę, bo sędziowie to zapewne wiedzą, że zgodnie z tym rozstrzygnięciem TSUE jest to po prostu łamanie prawa. No ale jak Komisja Europejska na to patrzy? Czy ona tutaj podziela stanowisko Trybunału Sprawiedliwości, czy nie? Czy ma zupełnie inne w tej sprawie? No ja mam nadzieję, że Komisja Europejska nie będzie kwestionowała rozstrzygnięcia TSUE.
Więc ta propozycja została przedstawiona i pani Jurowej, i panu Reindersowi. I jak rozumiem, pan minister, który dzisiaj będzie z tymi dwoma komisarzami rozmawiał, dowie się, co dalej, tak? Dopnie tego. Jeżeli rzeczywiście komisja chce tego porozumienia, chce wycofania się z decyzji politycznej, blokowania środków, to mam nadzieję, że na to rozwiązanie przystanie. Minister Rau dzisiaj odwiedzi Paryż i tam ma rozmawiać między innymi o sytuacji w Ukrainie, czyli wojnie tam toczonej i ewentualnej jakiejś współpracy Polski i Francji, ale też o ewentualnej technologii jądrowej. Francja już dawno chciała nam sprzedać właśnie jakąś technologię, tak wybudować u nas, krótko mówiąc, jedną elektrownię atomową i słyszymy, że może do tego dojść. Jak pan sądzi, co pan minister Rau uzgodni i jakie są cele tej wizyty? Jeżeli chodzi o rzeczywiście to wsparcie dla Ukrainy, no to Polska jest zresztą od początku tej wojny, agresji Rosji na Ukrainę, swoistym ambasadorem Ukrainy w krajach Europy Zachodniej. To właśnie premierowi Morawieckiemu, panu prezydentowi Dudzie udało się przełamać taki impas na początku, jeżeli chodzi o tę pomoc. Przypominam, że przez dłuższy czas Niemcy broniły się przed jakąkolwiek pomocą dla Ukrainy. Później ten impas został przełamany. Także Francja, jeżeli chodzi o kolejne pakiety sankcji, była bardzo ostrożna, próbując do końca chronić interesy firm francuskich, które na tych kontaktach bardzo mocno zarabiały. No mamy ten spór wokół tych już w tej chwili 6 miliardów euro tak zwanej pomocy makrofinansowej. Wygląda to rzeczywiście bardzo źle, bo przypominam, że pani przewodnicząca von der Leyen po swojej wizycie w maju w Kijowie, a później w Buczy i Irpieniu, pod wrażeniem tego, co tam zobaczyła, zadeklarowała właśnie taką pomoc ze strony Unii Europejskiej. No i rzeczywiście parlament bardzo szybko, bo chyba na początku czerwca przyjęliśmy to rozwiązanie i pierwsze 3 miliardy euro zostały przekazane Ukrainie dosyć szybko. No ale wokół kolejnych 6 no, trwa swoisty chocholi taniec. I tu głównym przeciwnikiem są Niemcy. Ja rozumiem, że być może pan minister Rau będzie rozmawiał także z Francuzami, którzy mają z Niemcami specjalne relacje, żeby jednak nacisnęli na Niemcy, żeby ta blokada została zdjęta. To nie jest formalnie blokada, to jest historia polegająca na tym, że te pieniądze po prostu trzeba pożyczyć. A jeżeli pożyczyć, to gwarancje muszą udzielić wszystkie kraje członkowskie. 26 z nich tych gwarancji udzieliło, a 27 Niemcy. No nie. Od dłuższego czasu. Niestety nie. I w związku z tym te pieniądze nie są przekazane. Dokładnie jest tak, że kolejne 3 miliardy są uzgodnione i w zasadzie na dniach, miejmy nadzieję, że Ukraina je dostanie. Natomiast te ostatnie 3 z tego, co słychać z okolic komisji, mają być przełożone na następny rok. Przy czym, pani redaktor, za chwilę komisja będzie prezentowała taki pakiet pomocy całościowy na następny rok. To jest no, taka forma współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Swego czasu Stany Zjednoczone ogłosiły, że po 1,5 miliarda dolarów będą przekazywały na rzecz Ukrainy w następnym roku. No i Unia Europejska, Komisja Europejska odpowiedziała, że w takim razie Komisja Europejska zrobi to samo, co oznacza, że na następny rok mamy przygotować dla Ukrainy 18 miliardów dolarów. Bo to 1,5 miliarda to na miesiąc, tak? Tak. Mhm. Natomiast no, jeżeli nie wywiązujemy się w tym roku z tego twardego zobowiązania wobec Ukrainy, no to trudno przedstawiać jakieś wizje większej pomocy w roku następnym, bo jesteśmy kompletnie niewiarygodni. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób zostanie przełamane i że pan minister Rau także i o tym z Francuzami będzie rozmawiał. No i wreszcie jest ten wątek gospodarczy, o którym pani wspomniała. Rzeczywiście, no Francuzi przedstawili ofertę, ale z tego, co się orientuję, to była najsłabsza oferta, najbardziej ogólna. Poza tym Francuzi rzeczywiście mają stosunkowo nowoczesną technologię, tyle tylko, że inwestycje, które są realizowane, zdaje się, w Finlandii i w Wielkiej Brytanii, według technologii francuskiej, ta inwestycja w Wielkiej Brytanii ma opóźnienie 10-letnie. Mm. To jest nowy typ reaktora,
I w związku z tym wygląda na to, że Francuzi nie do końca opanowali tę nową technologię i mają kłopoty z realizacją tego zamówienia. My to obserwujemy, natomiast oczywiście oprócz tej technologii, która jest, tak jak mówię, w miarę nowoczesna, no jest jeszcze sposób finansowania tej inwestycji. I tutaj w ofercie francuskiej ta sprawa jest pokazana najsłabiej. Mówiąc inaczej, Francuzi chętnie by zbudowali nam elektrownię atomową, ale pod warunkiem, że my wyłożymy na to pieniądze. A jak pani doskonale wie, to są projekty szalenie drogie. Co więcej, zwracają się w bardzo długim okresie, więc bez zainteresowania finansowego ze strony oferującego technologię trudno taki projekt wybrać. Jasne, czyli zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj nic nie jest przesądzone, tak? Bo pojawiły się takie spekulacje, takie informacje nieoficjalne, że skoro jedna elektrownia ma być we współpracy z Amerykanami postawiona, druga z Koreańczykami, no to ta trzecia z Francuzami byłoby tak korzystnie, żeby jednak zaznaczyć nasze związki z Unią Europejską w ten Pani sposób. Pani redaktor, trzeba uczciwie przyznać, że z Francuzami przy wsparciu francuskim, co oczywiście Francuzi robili także w swoim dobrze pojętym interesie, udało się przełamać opór Komisji Europejskiej wokół technologii atomowej. Jak pani wie, w związku z tym, że Niemcy zrezygnowały swojego programu atomowego, no oczywiście tutaj na poziomie Komisji Europejskiej wszelkie inicjatywy dotyczące budowy nowych elektrowni, a nawet modernizacji tych starych były blokowane. Chodziło o tak zwaną taksonomię, czyli umieszczenie energii jądrowej właśnie w tej taksonomii jako energii odnawialnej, co tutaj nie powinno być wątpliwości, czy nieszkodliwej ekologicznie. Natomiast był bardzo duży opór i tego rodzaju energetyka była poza tymi rozwiązaniami. To było niesłychanie ważne dlatego, że umieszczenie tego w taksonomii oznacza otwarcie całego świata finansowego na finansowanie tego rodzaju projektów. Bez tego tych pieniędzy, niezależnie od tego, od kogo byśmy nie zorganizowali. I to z Francuzami Polska przeforsowała przy oporze Niemiec, które ostatecznie milcząco jakby to zaaprobowało. No bo i więc tak rzeczywiście sami muszą wrócić do energii jądrowej prawdopodobnie. A Francuzi mają w miksie energetycznym 70% energii jądrowej, ale wszystkie te reaktory są no, stare, one pochodzą z lat 60., 70. W związku z tym wszystkie one muszą być modernizowane. Francja także w swoim interesie chciała to przełamać, no ale nie ulega wątpliwości, że dzięki temu Francuzi pomogli także i nam. No właśnie, czytam też ostatnio, że Węgry nie chcą się zgodzić na kolejne sankcje na Rosję, które mają dotyczyć właśnie technologii jądrowych. Tak zapowiedział węgierski minister spraw zagranicznych i handlu. Czy w związku z tym Unia Europejska tutaj zrezygnuje właśnie z tych sankcji, jak pan sądzi? Czy jednak będziecie się starali, Unia będzie się starała, żeby ten kolejny pakiet sankcji został przyjęty? Pani redaktor, zawsze przy kolejnych pakietach sankcji pojawiają się niezadowoleni. I z reguły wymienia się Węgry. Natomiast no ale tutaj ostatecznie minister spraw zagranicznych Węgier tak powiedział. To już nikt pani redaktor, nie wymieniał, nie wywoływał to, go nikt. To prawda, ale Węgry ostatecznie zawsze te sankcje popierają. Ale no, do sedna sprawy. Węgry modernizują swoją energetykę jądrową właśnie z Rosjanami. To były reaktory rosyjskie. No właśnie. Swego czasu podpisali takie wieloletnie porozumienie. Rosjanie to w jakimś sensie kredytują Rosatom. No i w związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby oni teraz powiedzieli, że od tej inwestycji się odwrócą. To jest niemożliwe, bo zmarnowaliby jakieś olbrzymie pieniądze. Więc ja rozumiem, że na to, co kontynuują, dostaną swoistą derogację, natomiast ostatecznie zgodzą się na to, żeby w przyszłości nawet w energetyce atomowej z Rosją nie współpracować. Ja myślę, że cywilizowany świat jest co do tego przekonany, że z mordercami jednak nie robi się interesów i w związku z tym generalnie no jednak te kraje zgodzą się, aby także energetyka jądrowa
była objęta sankcjami. Mam jeszcze jedno pytanie. Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego opublikowała taki wstępny raport na temat inwigilacji Pegasusem. Polska nie wypadła w tym raporcie dobrze. Tam na wielu stronach wypunktowała, że stan prawny, jaki u nas zachodzi, no, jest taki, że inwigilowani zostali pozbawieni prawa do prywatności. No i że być może w ogóle ten używanie tego Pegasusa w jakiś sposób wpłynęło na wynik wyboru. Chciałam pana poprosić o komentarz do tego raportu. Pani, Komisja Europejska produkuje, także Komisja Europejska, już nie, bo o parlamencie nie wspomnę, różnego rodzaju dokumenty, które mają dosyć luźny związek z rzeczywistością. No wokół tej komisji, tego raportu, no krążyła polska opozycja. Tutaj były różnego rodzaju spotkania, które miały przekonać, że Polska jest jednym wielkim krajem, gdzie odbywa się inwigilacja opozycji. Pani przecież doskonale wie, że to nie jest prawda. Więc podchodzę do tych ustaleń luźno. Z tego, co się orientuję, Polska naprawdę przestrzega prawa. Jeżeli tego rodzaju operacje są prowadzone, to moim zdaniem żaden z polskich przedstawicieli aparatu ścigania nie odważy się łamać prawa, bo później poniósłby tego konsekwencje, więc to są moim zdaniem działania o charakterze politycznym i taki charakter ma ten dokument. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.